Witam Was serdecznie i zapraszam na inspirację lutego. Luty był miesiącem bardzo krótkim, bardzo szybko mi zleciał, dlatego tych inspiracji będzie tylko cztery, ale ich wspólnym motywem jest to, że opowiadają o ludziach, którzy mają niezwykłą pasję i siłę do jej realizowania. Nie boją się wziąć losu w swoje ręce i realizować swoich nawet najbardziej szalonych marzeń. Pierwsza inspiracja to będzie blog Mimi Torison. Mimi Torison przeprowadziła się w pewnym momencie swojego życia z Paryża na francuską wieś i na swoim blogu opisuje właśnie życie tej wsi, ale z jednej strony to jest codzienne życie jej mieszkańców, z drugiej strony to jest jej życie domowe. Te swoje wpisy blogowe dodatkowo okrasza przepisami i przepisy są o tyle fantastyczne, że dostajemy do nich w pakiecie zdjęcia. A te zdjęcia, słuchajcie, chociażby dla tych zdjęć warto na jej bloga wejść, bo te zdjęcia są fenomenalne, są delikatne, są bardzo subtelne, bardzo eleganckie, a przy tym jest w nich taka niesamowita pasja, ale też w tych daniach, w ogóle, które ona serwuje, widać taką miłość i przyjemność płynącą po prostu z tego, że gotuje się dla osób, które się kocha. I do tego jeszcze widać, że życie na tej wsi płynie w zupełnie innym tempie. Tam jest na wszystko czas, tam można się na chwilę zatrzymać, żeby pomyśleć. Tam jest, to życie płynie powoli i to jest jakby zupełnie inna jakość życia. I ona o tym też wprost mówi, że wszystkim gorąco taką przeprowadzkę poleca. Także tego vloga Wam polecam. Do tego jeszcze polecam Wam książkę, którą niedawno Mimi Torison wydała i która w swoim stylu zupełnie jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje na jej blogu. I w tej książce też znajdziemy piękne zdjęcia, świetne przepisy, także ta książka i ten blog są właściwie taką jedną wielką inspiracją. Koniecznie sobie na tego bloga zajrzyjcie. Następna inspiracja to będzie vlog Kuchnia Filmowa, prowadzony przez Paulinę Wnuk, którą możecie kojarzyć z bloga From Movie to the Kitchen, na którym podawała przepisy nadania z filmów i seriali. To samo mniej więcej robi, tylko że teraz w formie filmowej, właśnie na kanale Kuchnia Filmowa. I właściwie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, no bo w sumie programy o tym, że ktoś gotuje, to jest nasza codzienność, ale fajne w tym jest to, że ona zawsze jest wystylizowana na jakąś postać z filmu czy serialu. I to jest bardzo taka ciekawa forma, to jest bardzo pomysłowe zawsze. Do tego widać, że jest to pełen profesjonalizm, że tam jest profesjonalny dźwięk, światło, montaż, że to wszystko tworzy faktycznie super spójną całość. I oglądając te filmiki, ma się wrażenie, jakbyś oglądał po prostu taki króciutki program telewizyjny. Naprawdę pod względem jakości, myślę, że to nie odbiega w ogóle od programów telewizyjnych, a czasami nawet jest lepsze od niektórych z nich. Także vloga też Wam polecam. Zajrzyjcie sobie na ten kanał, czy po to, żeby zyskać inspirację do przygotowania obiadu, albo po prostu po to, żeby sobie popatrzeć, co tam jedzą nasi ulubieni bohaterowie filmów czy seriali. Także koniecznie też na tego vloga sobie zajrzyjcie. Następna inspiracja to będzie wywiad. Wywiad opublikowany na stronie magazynu Voyage. Wywiad z Albertem Judyckim i Jackiem Malarskim, założycielami, właścicielami warszawskiej cukierni Lucullus. Oni w tym wywiadzie opowiadają o swoich cukierniczych pasjach, o tym, że smaków poszukują w cukierniach Paryża, że to Paryż jest tak naprawdę Mekką cukierniczą i oni później te smaki, które tam znajdują, starają się przenieść właśnie na grunt Polski. Co ciekawe, mówią też o tym, że nasze masło, masło z Grajewa, jest dużo lepsze od masła francuskiego i że nic się na świecie nie jedli tak dobrego masła. Więc tak naprawdę mamy większe możliwości niż reszta świata na to, żeby stworzyć bardzo dobre słodycze, ciasta czy ciastka. I oni w ogóle też mówią o tym, że byli bardzo zaskoczeni, kiedy się okazało, że właściwie w 90% swoich wyrobów mają masło. Czyli że to masło jest bardzo ważne i właściwie jest taką absolutną podstawą, bazą większości wypieków. No i masło musi być dobre, żeby wypieki też były dobre. Co jest jeszcze takie bardzo interesujące w tym wywiadzie, to ich deklaracja na koniec, że w 2015 roku będą się starali odtworzyć babę drożdżową według przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej, która w oryginale ma zawierać 96 żółtek jaj. Więc no, trzeba im przyznać, że mają rozmach i faktycznie ciekawe jest to, czy im się to uda w takich warunkach właśnie które oni tam mają. Bardzo też
mądrą rzecz mówią na temat wyglądu ciastek, bo oni w sumie wprowadzają na grunt polski taki trend europejski, czyli minimalizm formy, bardzo oszczędna forma, a maksimum smaku. I mówią, że zdecydowanie to ten smak jest najważniejszy i że ta forma, wiadomo, oni chcą, żeby to grało, żeby ta forma też była świetna, ale jeśli mieliby wybierać, no to zdecydowanie wybierają smak, to smak jest najważniejszy, to smak sprawia, że chcemy tego ciastka czy tego ciasta spróbować jeszcze raz. Bardzo mądry wywiad, bardzo mądrzy ludzie, tacy, którzy zarażają swoją energią, mogą być naprawdę taką nieustającą inspiracją, bo po prostu ilość pomysłów, które oni mają jeszcze do zrealizowania, to, że ciągle ulepszają te ciastka, które już gdzieś tam stworzyli, że nie osiadają na laurach, tylko stale starają się coś ulepszyć, to wszystko sprawia, że oni naprawdę są taką bardzo dużą inspiracją do działania dla nas wszystkich po prostu. I kolejna inspiracja, już ostatnia, ale chyba taka najbardziej jak dla mnie inspirująca, to są perfumy. Perfumy z pracowni perfum, chociaż właściwie powinnam powiedzieć z laboratorium perfum, bo MO61, tak się nazywa to ta pracownia, reklamuje się właśnie jako Perfume Lab. I pierwszy salon powstał w Warszawie, natomiast niedawno otwarto też salon w Krakowie. I ja właśnie w salonie krakowskim byłam i powiem Wam, że to jest niesamowita frajda, móc stworzyć coś od zera. Jeśli jeszcze do tego są to perfumy, no to już jest w ogóle szał. Dlatego, że właśnie w tej pracowni możemy stworzyć swoje perfumy, stworzyć je od podstaw, przy pomocy oczywiście eksperta, który nam tłumaczy, że nie będziemy przez cały czas czuć tego zapachu, który czujemy na początku, tylko że po kilku godzinach będziemy czuć na przykład tą nutę bazową i że to jest ważne, żeby właśnie te wszystkie nuty wybrać rozsądnie, ponieważ będziemy je czuć stopniowo po określonym czasie. Do tego możemy tam powąchać takie zapachy jak na przykład zapach benzyny czy zapach skóry. Co ciekawe, ta benzyna w ogóle nie pachnie jak ta benzyna, której zapach znamy. Pachnie dużo lepiej. I zapewne zastanawiacie się, co to ma wspólnego z jedzeniem. Ano to, że możemy stworzyć zapach, który będzie pachniał jedzeniowo, który będzie pachniał na przykład owocowo. Dodatkowo oczywiście są tam nuty kwiatowe, nuty drzewne, bardzo dużo różnych zapachów, także każdy z nas z pewnością znajdzie tam coś dla siebie. Jest to świetna sprawa i świetna przygoda z kreowaniem czegoś, co jest w 100% nasze. Czegoś, czego nie znajdziemy na półkach sklepowych, czegoś, czego nie będzie miał absolutnie nikt inny oprócz nas. To będzie nasz unikatowy zapach. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla kobiet, które zwykle w drogeriach nie do końca potrafią znaleźć swój idealny zapach, a tutaj możecie to zrobić i właśnie przy pomocy eksperta stworzyć taką idealną kompozycję zapachową, która będzie w 100% trafiała w Wasz gust. W każdym razie gorąco Wam to taką przygodę polecam. Dodatkowo to jest taki czas też dla nas, żeby poznać samych siebie właściwie, bo tutaj też panowie oczywiście też mogą swoje perfumy stworzyć, żeby zobaczyć, co my tak naprawdę lubimy. Tutaj też, gdy bierzemy już swoje ulubione zapachy, jest przygotowywana taka próbka i ta próbka, którą my dostajemy tutaj krople na nadgarstek, my sobie ją możemy powąchać i możemy ją zmienić, możemy ją jeszcze zmodyfikować, możemy coś dodać, żeby trochę ten zapach ożywić, możemy go przytłumić, także tutaj nadal mamy możliwość jakby modyfikacji tej wersji próbnej, żeby ta wersja końcowa była już taka naprawdę super zadowalająca. Możemy też wybrać różne wielkości tych perfum. Ja Wam polecam tą środkową, którą ja mam, czyli 50 ml, dlatego że to jest taka wielkość, przy której nie znudzimy się tym zapachem, a nie będziemy też czuć niedosytu. W każdym razie też te buteleczki są takie bardzo, bardzo ładne i wyglądają faktycznie tak, jakby trochę wyszły z fabryki perfum. Bardzo, bardzo mi się one też podobają, fajnie wyglądają w ogóle gdzieś tam na półce. No i jeszcze, co jest najlepsze, co jest taką kropką nad i przy tworzeniu swojego zapachu, to, że możemy nazwać go jak chcemy. Możemy nadać mu nazwę i to jest taka właśnie kropka nad i, to jest ten końcowy etap, kiedy po prostu nadajemy naszym perfumom nazwę. Moje perfumy pachną bardzo mocno czarną porzeczką. Liść czarnej porzeczki to jest to, co ja chciałam tutaj wydobyć na plan pierwszy. Pachną też białą herbatą i lekką taką nutą imbiru. W każdym razie ja jestem z nich bardzo zadowolona. Bardzo długo się utrzymują na skórze czy na włosach. Także absolutnie to są moje perfumy.
No, musicie się tam wybrać po prostu. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Do tego właśnie sam fakt, że jeszcze możemy te perfumy nazwać, jest fantastyczny i każda receptura jest zapisywana, także jeśli na przykład stwierdzicie po skończeniu swojej pierwszej buteleczki, że chcielibyście jeszcze jedną taką samą, to możecie sobie tę recepturę po prostu odtworzyć, bo ona tam jest zapisana. Ale ja myślę, że kobieta zmienną jest i że pewnie będziecie chciały coś zmienić w tych perfumach, a warto, bo naprawdę kombinacji jest mnóstwo i myślę, że naprawdę za każdym razem, jak tam jesteśmy, to mogłybyśmy po prostu stworzyć inny zapach z tych dostępnych tam różnych nut zapachowych i naprawdę za każdym razem byłoby to coś zupełnie, zupełnie innego. Także wizytę w MO61 Wam koniecznie polecam, bo jest to po prostu bardzo ciekawe i fajne doświadczenie, takie zupełnie inne od tego, kiedy my jedziemy do drogerii i po prostu kupujemy perfumy z półki. Także naprawdę możemy tutaj obserwować od początku, jak ten proces powstawania perfumów wygląda. I to już by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania moich kolejnych filmów. Do zobaczenia!